Nie będę tego komentował. Że występują przeciwko narodowi. Made in Ukraine. Tak dostali, że aż im się te plastikowe te ochrony połamały. Cześć widzowie, jesteśmy na proteście strajku rolników i oprócz pytania, jadł pan kiedyś świerszcze? Pan zobacz, jakie apetyczne. Nie. Mówi, że dobre. No to nie. Taka dziewczyna wyrosła na świerszczach? Nie, nie. Ona na świerszczach wyrosła. To Tuska. Niech Tusk je zje. Für Deutschland? Für Deutschland. My wolimy schabowego. Tak, schabowego. Pan zobaczy. Schabowego. Ale świnie pierdzą i robią CO2. A ty nie pierdzisz? A ja od kiedy zielony ład jest, to nie pierdzę. Ja proponuję wszystkie słonie zniszczyć, bo jeden słoń to 10 krów. A ile one srają? Efektywnie. Jest pomysł. Będziemy pytać właśnie prosić rolników, czy co spróbować, świerszczy albo ukraińskiego chlebka, może pani się nakrzyczała? Tak, troszkę tak. Czemu? Okrzyczyła mnie za to, że promujemy świerszcze. Te w dupach nam się poprzewracało. Dobrze. Ubieram kamizelkę. Co to jest? Co ja teraz, kogo teraz wspieram? Rolników. Czyli będzie droższe jedzenie, ale polskie. Ale dobre. Smaczne. Ale dobre. Tak. I zdrowe. Bo ja lubię tanie mieć rzeczy na przykład. Ale nie zawsze tanie to znaczy dobre. Po prostu to jest tanie i niedobre z tej Ukrainy. Tanie i niedobre. Sama chemia. Też mam Porsche i się nie chwalę. Are you sure about that? Chcecie spróbować świerszczy? Bo słuchajcie, rolnicy narzekają, że świerszcze. Zobaczcie, jak to apetycznie wygląda. Palce lizać. A to z Ukrainy są? Świerszcze są polskie. No, a my z Pomorza jest... to będzie dobre. Ale ładnie wyglądają. Powiem wam tak, no, trochę jak słonecznik. Ta Unia nieźle kombinuje z tymi świerszczami. No, nie jest tak źle. Nie trzeba już mięsa na ubój. Będziemy jedli świerszcze. Made in Ukraine. Spróbujemy sobie. O Jezu, jakie niedobre. 0 na 10. Nie polecamy. Taki tego nie chcą jeść. No. Nie no, tak szczerze powiedziawszy, to jeden tam gołąb zjadł, ale się zżygał. Ty, ale sery są niedobre. No. Nie, tak jak mi wszystko smakuje, to nie. To bez fejku. Dobra, dzięki bardzo. Pa. Słuchajcie, normalnie by rzucił ta ciastka, to by się gołębie rzuciły. Zobaczcie, ty w ogóle mają to w dupie, a jeden się zmusza. Bierze gryz, robi trzy kółka, dam radę. To jest dobre, to jest słodkie bardzo. Suche. Niedobre, nie smakuje mi. Dobrze, że Ukraińcy są mokre przynajmniej. Nie skomentuję tego. Przynajmniej przy mnie. Naprawdę to nie są. Młodzi rolnicy. Tak. Panowie, chodźcie, protestujemy. Tylko musicie powiedzieć szczerą opinię o produktach. Nie, ja nie będę jadł, się otruję. Czyli nawet nie spróbujesz. Nie spróbuję. Dobra. A Unia Europejska zaproponowała to jako alternatywę dla białka, prawda? Wiemy to. Od roku. Próbowałeś kiedyś świerszcze? To mogę spróbować. Pewnie, że tak. Próbuj. Proszę. Ja już nie. Jak chipsy prawie, a skąd jesteś? Suwałki. Po co przyjechaliście dzisiaj? Walczyć o Polskę. Już nie szukacie żony? Można znaleźć. Taka wysoka? Nie. Wysoka? Wysoka. Ojoj, za wysoka. I ciągle rośnie. Niczym polskie zadłużenie ciągle rośnie. Pieszcza by pan spróbował? Nie. Dlaczego? Że Unia mówi, że to dobre jest. Niech jedzą. Ale nie damy szansy takim robaczkom. Ja wolę, wiesz co? Nie tego. My też, no. Ja nie będę mówił, że jest inaczej, no. To nie ma sensu kłamać w ogóle. Aż mi szkoda tych robaków, że zginęły na marne. O, pani świerszcza spróbuje? Nie, dziękuję bardzo. Dlaczego? Dlatego, że ja wolę polskie jedzenie. Wieprzowinę, a nie robaki. Ale to jest polski świerszcz, proszę pani. Oto w Polsce wydrukowany, wyprodukowany. Dobrze, to proszę produkować nasze mięso, drób. Pani woli mięso, to tak nie nowocześnie w ogóle. No trudno, bo ja nie jestem nowoczesna widocznie, jestem starej daty, ale szanuję to, co polskie. Ty jesteś rolnik? No nie. Spróbuj chleba, czy ci smakuje, oceń. Ja też chcę dziabnę. Ciekawy taki. Zaprawiony. No, to samo chciałem powiedzieć, taki z przyprawami. Świerszcza kiedyś jadłeś? Nie. Ładnie wyglądają? Mało apetycznie. Ja zgadzam się. Próbuj. Dobre. Chrupiące. Chrupiące! Pycha! Nie są złe moim zdaniem. Jak na robale? One trochę pistacje. No, wiecie co, ja myślałem, że one będą takie zmielone. Wiecie o co chodzi? Takie proszek, no. Takie będzie takie, jakieś takie paski, a one są po prostu takie chamskie świerszcze, że widać głowy i mi nogi i wszystko. A chciałbyś ocenić surowo ukraiński chleb, czy dobry? Chciałbyś polską kiełaskę? Co znaczy? Mogę ci dać, chcesz? No tak, ja myślałem, że jemu o co innego chodziło. Dobrze, wymieńmy się. Ja ci dam kiełbasę z jelenia. Zajebiście, dawaj stary. Tylko żeby nie było, że ja za ten chleb nie ręczę, że on jest dobry, bo on jakiś dziwny jest. O kurde. No ja też chcę. Dobre? Bardzo dobra. Lepsze świerszcze. No dobra, trochę lepsze niż świerszcze. Nie ma co takiego... czegoś jeść.
Lepiej jeść to, co jest nasze i swojskie. Kilogram kiełbasy z jelenia, powiedz szczerze, ile kosztuje? Wiesz co, my myśliwi leśnicy tego nie przeliczamy na pieniążki, ale na wolnym rynku, w sklepach wędliniarskich, tak, około 80 zł. No i co, i pewnie jest pyszne i pewnie też jest zdrowsze troszkę niż jakieś tam przetworzone główienka. Zdecydowanie, jednak słuchaj, wszystko się opiera na tym, że to jest zwierzyna, która dziko biega sobie po lesie. Wolna. Po polach. Nie jest naszpikowana różnymi antybiotykami bądź paszami. No właśnie, a nie chcesz ciasteczka ukraińskiego? Spróbuj sobie. No dobra. Wiesz co, spróbuj te. Bo są gorsze? Nie, bo są bardziej i większa dyskusja jest, czy są dobre. Jak ocenisz to, coś ci powiem. No taki smak dobry nawet, no. Mi nie smakują na przykład. Malinie też. Nie, no taki w miarę, nie? Taki w miarę. Tak, no i dobra, 5 na 10, dziękujemy bardzo. Co ma ta dobrego? Tutaj mamy tak, żeby pan ocenił chleb z Ukrainy, tylko tak szczerze. To Ukraina? No nie wiem, no. Pan dziabnie i pan oceni. No taki jest, taki normalny, jak kiedyś był. Dobry. No, czyli dobry, no. A jak pan kiedyś świerszcze, bo Unia mówi, że świerszcze to dobra przekąska jest. Ja to, jakby wódka była do tego, to na przekąskę dobry. Rozumiem, czyli taki świerszcz do wódeczki. No, do wódeczki. Chce pan spróbować świerszczyka? Nie. Dlaczego robaki zginęły? Jestem za Ukrainą. Takie piękne robalki. O kurde. Słuchaj, to były takie, co się zalęgły tam na tych wagonach, co stały. Z tym rzepakiem. Z tym rzepakiem i z tym tym. Co, podwójna korzyść, nie dość, że rzepak to jeszcze... Ale teraz jest taki, takie są namiary tej Unii, że trzeba jeść wszystko. Właśnie, no to mówię. Dlaczego świerszcze złe? Słuchaj, my nie jesteśmy za tym. My jesteśmy, żeby jeść normalne mięso. Mięso, a nie robaki. To trzeba je uwolnić, lećcie! Poleciały! Słuchaj, my jesteśmy za polskim jedzeniem. Rozumiem. Za polskim jedzeniem normalnym. Unia to jest... Zablokować to jedzenie ukraińskie. Blokować z Unii jedzenie i Unia to jest... A żebyśmy my mogli na przykład eksportować, to jest okej? Okay? Tak, do Ukrainy. A my możemy. My z Ukrainą bylibyśmy tak, ale Unia jest... Rozumiem, czyli pan ma taką teorię, że my z Ukrainą będziemy dobrze, ale z Unia... Unia to jest... Rozumiem, to jest inne podejście trochę do sprawy. Inne podejście i to jest... Popieram Ukrainę i Polskę. Co to jest GM? To jest, że chłopaki się całują z chłopakami? Towarzyszenie Polska Wolna od GMO. Zapraszam na stronę. Wszystko jest napisane i doprawdy.info. A skąd jesteście? TVN-u. O, to nie wiem, czy macie szansę dotrzeć na tą stronę, ale jeśli nie, to macie ulotkę. Suszone świeże, to są GMO czy nie? Świeższe? Oh my god. Pani spróbuje? Czy ja wyglądam na kogoś, kto je świeższe? A jak wygląda ktoś, kto je świeższe? Pewnie ma uszy trochę podobne do osła. Czyli tylko jełopy jedzą świeższe. No proszę pani da szansę, pani zobaczy, jak one apetycznie wyglądają. Wie pan, że to jest bardzo, bardzo dla zdrowia złe. Ale czemu, proszę pani? Taki świerszcz to co? Poczyta. Wejdź na stronę doprawdy.info, dowie się pan. Próbowali panowie kiedyś świerszczy? Polskie świerszcze. Jest taka sytuacja, że pracujemy na polu, no i wpadnie nam, ale często plujemy. No, A takie z solą? Nie. To zawsze wypluwamy, bo nam to nie smakuje. Nie. A ciasteczka z Ukrainy? Nie. Tym bardziej nie, broń Boże. Nigdy w życiu. A chlebek? Chlebek tylko polski, z naszej pszenicy. Panowie, ale no nie chcecie ocenić tak surowo? Nie, bo może być Czarnobyl, a wiadomo to. Co ja to zjadłem, to jest po mnie już, co? Na pewno. No, możesz nie zdążyć tego zamieścić, nie? Ona jest weganką w ogóle, powiedzcie jej coś, panowie. Jak weganką? No. Ona weganką... Od wieków jedliśmy wszystko, zwierzęta i tak było zawsze. Świerszcze chyba nie powinni, nie? Zmusiłem ją do zjedzenia robaka mojego, no. O, twojego robaka? No, nie w takim sensie. Współczuję żonie. Co tam macie ciekawego? Świerszcza, proszę, zobacz, jak apetycznie wyglądają. Unia Europejska mówi, że świerszcze to jest dobre jedzenie. Mówisz? Apetycznie wyglądają, co? No całkiem dobre, powiem ci. Nie są złe. No. To już nie trzeba wieprzowiny. Ale co jest zdrowsze? To jest zdrowsze, widzowie. Ja mam depresję, to ja nie będę czytał o tym, ale... Bo mi się nie chce. A chciałbyś spróbować chlebka ukraińskiego? Ocenić go? A to nie. Dzięki. Nawet nie chcesz próbować. Nie, nawet nie zjem, wiesz. Tam jest tyle substancji zakazanych, że... Ty, chociaż w sumie, wiesz, taki chlebek jest proekologiczny, bo patrz. Wstajesz sobie w nocy. No. Chcesz sobie zjeść tościka, nie? No. No, a on się świeci się w nocy, nie musisz światła zapalać.
Piękna sprawa! Dodatkowo przeczyszczać się, czyli jesteś coraz szczuplejszy, tak. A od pierdzenia podobno się klimat ociepla. Tak, bo wiesz, no, gazy się ulatniają i mamy ocieplenie klimatu. I to jest prawdziwe. Urodzą nowe te sprawy. Czy wy zabroniliście już tym krowom pierdzieć, bo to przez to jest ten problem? Oczywiście. Mam trochę krów, przychodzę do nich i mówię, słuchajcie, teraz dbamy o klimat, od dzisiaj nie sracie, nie pierdzicie. No i słuchają się. Rozumieją ideę Zielonego Ładu. Oczywiście. Słuchajcie, no widzicie, no krowa zrozumia, ty nie zrozumiesz, no. Dbajmy o planetę. I pamiętajcie, papierowe słomki. Papierowe słomki w plastikowych woreczkach. Unia mówi, że świerszcze to jest dobre źródło białka. Lepsze niż mięso, nie trzeba jeść mięsa. Więc chciałbyś spróbować takiego świerszcza. Dzięki. Czemu żeście dołączyli do strajku? No bo trzeba. Ale jakie są wasze postulaty? Trzeba wspierać polskie rolnictwo, polskiego myśliwego, bo od nas to wszystko zależy. Od nas, od was. A wy z Ukrainą bardziej walczycie czy z Unią? Ciężkie pytanie. Co was bardziej denerwuje? Produkty z Ukrainy czy Zielony Ład? Zielony Ład. Właśnie to, według Zielonego Ładu świerszcze to są dobre jedzenie. Chce pan ocenić? Nie. A co można od myśliwego kupić dobrego do jedzenia? Można dostać, nie kupić. Dostać. Wy za darmo żarcie dajecie? Czasem. Jest, tak trzeba żyć. No i co robić? Jakieś kiełbaski, takie rzeczy? No trzeba spróbować. Jaka jest pana taka specjalność, albo co najlepsze według pana jest? Moja? No kiełbaska chyba. Kiełbaska z czego? Dzika? Ze wszystkiego. Ze wszystkiego? Prawie. Co to znaczy prawie? No nie ze wszystkiego. Czyli co, z dzika można zrobić kiełbasę? Można. Z jelenia? Można. Sarny? Można. Co tam jeszcze w tych polskich? Łosie, lisy, borsuki, kuny, jenoty. Z rysia? No raczej nie. To jest złego z panem Donaldem für Deutschland, no przecież Unia wspaniała jest. Nie wiemy właśnie, sami przyjechali, żeby dowiedzieć. Dobry chłopak. Kawał i mędy. No nie, no przecież to... Mógłbyś nie dmuchać w rurek. Wielki Polak. Głośne to? Głośne, bardzo głośne. Bardzo głośne. Skąd jesteście panowie? Działdowo, Ostrołęka. Rolnicy? Ja nie. Rozumiem, pan wspiera. Tak jest. A jedliście kiedyś może świerszcze? Nie. Zobaczcie, jak apetycznie wyglądają. No ja życzę smacznego. Spróbuję pan. No ja spróbuję, no a czy ty spróbujesz? Malutkiego takiego? Mniam, mniam. Jaki dobry robaczek. A ocenicie ukraiński chleb, czy dobry, czy niedobry? Ja na przykład do Ukrainy nie mam nic, tak? Nie będę oceniał. Rozumiem. No bo w tym chodzi, ten strajk nie polega na tym, żeby oceniać innych ludzi. Rozumiem, a o co chodzi w tym strajku? Chodzi o to, żeby uszczelnić granice z Ukrainą, tak? Żeby nie napływało zboże nielegalnie do Polski. Nielegalne zboże, niedobre zboże. Nie mi to oceniać, nie badałem go. No właśnie, nadało się, żeby próbować takiego chlebka, ale no nie jest zły, no. Nie, ja dziękuję. Do tej mąki ukraińskiej? Tak, do oceny, do oceny. Pan oceni? Jest pan pewny tego badania, tego zboża? Ja nie wiem, ja się nie znam na żywności. No to skąd pan wie, że to jest ukraińska mąka? Nie no, to jest kupione w sklepie ukraińskim, to jest ukraińskie. Ja nie wiem, czy to jest dobre. W smaku całkiem, no. No na pewno nie jest to dobre, bo jeśli u nas środki są zabronione, pewne substancje, a na Ukrainie mogą stosować do bólu, to jak rozumiem. To być dobre? A jakie to są? Pestycydy jakieś? Pestycydy głównie. To jak to jest zdrowa żywność? Według mnie to jest chora żywność. A co pan myśli o tym, że świerszcze, żebyśmy teraz jedli świerszcze? To niech sobie nasz rząd je i cała Unia świerszcze. To Unia zdecydowała, że to jest dobre jedzenie. To niech sobie jedzą, ale my chcemy zostać przy hodowli zwierząt. Dzień dobry, pytanie. Kto jest gorszy, Ukraina czy Unia? Za kim panowie są? Pani nam takie pytania zadaje jakieś trudne, nie wiem czemu mamy tak odpowiadać. Ale dlaczego trudne? Wie pani co, no dlaczego mamy do planu, co jest gorsze? Znaczy, mam na myśli Zielony Ład, czy cała ta afera? A może to i to? Normalne, takie słodkie. Słodkie? Lekko słodkie? Słone. Mógłbyś sobie jeść jego przekąskę? No. To po co te mięso jeść, ten schabowy? Przecież... Pewnie lepszy skład ma. Schabowy? No. Przyjechałeś tutaj z mamą protestować? Tak, i z tatą. Skąd jesteście? Z Wrocławia. Rolnicy. Czy ty, młody człowieku, wiesz o co walka jest? Tak. Na przykład, żeby zablokować wprowadzenie Zielonego Ładu. A co z planetą? A jak nam się wszystko zakurzy, zabrudzi? Jak się zabrudzi? No powietrze się zepsuje i nie będzie. Będziemy się dusić. Tak gadają tylko. Panowie, prosty deal. Chcesz spróbować świerszczy? Nie chcemy. Jesteśmy rolnikami. Tylko produkujemy prawdziwą żywność, a nie świerszcz. Rozumiem. Czyli dla was to nawet nie jest prawdziwe żarcie? To nie jest prawdziwe żarcie. Zobacz, jak to apetycznie wygląda. No nie bardzo, no.
Głowę widać. Nie chciałbyś takie... To jeszcze się rusza. No, prawie się rusza. No dobra, ale te wasze krowy to tak. Zobacz, ile to CO2 emituje. Słuchaj, wszyscy mówią, ile to emituje CO2, ale nikt nie mówi o tym, jak ja na przykład mam krowy i sieję kukurydzę, ile ta kukurydza produkuje tlenu. Zasysa CO2. Tak, i ona zasysa CO2, bo to jest roślina zielona. Aj. Nikt nie mówi. Daj spokój. Moim zdaniem jedyny sposób to jest jeść świerszcze i przestać jeździć samochodami. Wtedy będziemy szczęśliwi. Będziemy. Ale jakim kosztem? A co z tymi krowami? Jak to wygląda praca w takich krowach? Dla chłopaka z miasta, no wytłumacz. No trzeba rano wstać, wieczorem trzeba wstać. Czemu rano trzeba wstać? Trzeba je wydoić, tak? Można tak, że na przykład Nie można. Dać im SMS-a, że o 13 będziesz? Niestety, chyba że masz roboty. Do dojenia? Tak, są roboty do dojenia. Ja słyszałem, że te roboty to są jakieś automatyczne gwałciciele i w ogóle to też jest... Nie, no bez przesady, ale no to też jest duży koszt, tak? A ile taki robot do dojenia kosztuje? O. 700 tysięcy. Ile? O ku... I co to? Kawalerka Warszawy. Co? Kawalerka Warszawy. No już nie. No dobra, no i co? Podłącza się do tej krowy i on tak... Wszystko sam zrobi. Bo krowa musi do niego przyjść. To nie jest tak, że Unia daje pieniądze wam na te maszyny i na te usprawnienia rolnictwa? Ludzie mówią o tym, że Unia daje pieniądze na maszyny, ale nikt nie mówi o tym, że jeżeli Unia da, to maszyny idą do góry. Że drożeje wszystko. Wtedy drożeje automatycznie. No jak zawsze socjalizm winduje ceny do góry, no. I to jest to samo. Tam było z tym kredytami tanimi dla młodych. Hej, tanie kredyty, a ceny mieszkań wyskoczyły w górę, bo są dopłaty. To jest to samo tutaj. Tak. Rozumiem. Czy ty kiedyś jadłeś świerszcza? Nie. Wygląda apetycznie? Ani trochę. Słuchaj, bo Unia mówi, że świerszcze to dobre źródło białka. Nie wiem, jak co te słoneczniki, te pestki od słonecznika są, to tak smakuje nie jak sam słonecznik, tylko te pestki. Jak pestka od słonecznika. A chciałeś spróbować ukraińskiego chlebka może? Nie dam już, bo mój kolega przecież z Ukrainy. Tak. Ale mogę spróbować jeszcze raz, nie wiem. Spróbuj. Tak. Próbuj. Czerstwy macie chleb. No bo z Ukrainy jechał długo, no. Pochowany gdzieś w tirze, wiesz, żeby rolnicy nie zabrali, to musieliśmy chować. O nie. Ty jesteś rolnik? Tak, ja jestem, znaczy mój tata jest rolnikiem, ja ogólnie uczę się na prawnika. O tak mogę powiedzieć. Ale takiego prawnika z Warszawy? W Warszawie się uczysz? Tak, w Warszawie, tutaj na Uniwersytecie Warszawskim. Też tam studiowałem, czyli co, porzuciłeś rolę i teraz będziesz w Warszawie chodził w garniturze, czyściutki, nie będziesz wstawał rano, co, cwaniaczku? No, nie wiem, to mogę tak powiedzieć że w zależności od tego, czy któryś z moich braci będzie chciał przejąć, jak nie, to szczerze mówiąc pewnie będę robił i na prawie, i na gospodarstwie moich rodziców, jakby spróbował jakoś to korporacyjnie zrobić, że... Zatrudnić sobie korporację zrobić z ojcowego, no i co, no może, no będzie twoje, no. No co, trzeba jakby rozwijać się. No dobra, czyli co, postulaty, myślisz, że się uda wyprotestować? Wydaje mi się, że nie, że jak no, to na standardy, które narzucili nam jakby rolnicy z Niemiec, Francji, Belgii, to tu jest zbyt pokojowo, żeby jakby... Nie ma tego gówna, nikt nie wyrzuca gówna. Znaczy podobno jednotaczkę tam jakby, jak tak. Byłem na początku myśliwi, powieźli pod bramy Sejmu, ale nie wiedziałem, że jakikolwiek jakby poseł się zainteresował, ale za to jakby wchodzili pracownicy z Sejmu i robili sobie selfie przy tym. Ach, protesty po polsku. Nie wiem, czy wiecie, tak. Najnowsze wieści. Słuchamy. Komisarz wycofuje Zielony Ład. Jaja pan se robi. Nie, mówię poważnie. Unia Europejska ma zmienić Zielony Ład na korzyść rolników. Propozycje przeciw postulatom. Okej, no czyli chcą się dogadać po prostu, o. Czyli Unia chce się dogadać w sprawie Zielonego Ładu, ale bym nie liczył, że to jest wycofanie, panowie, bo to prawdopodobnie będą jakieś małe ustępstwa, które po prostu mają załagodzić nastroje. Powiem panu ciekawostkę. My jesteśmy, jak to widać, z Włocławska. Włocławek. Ale chciałbym powiedzieć teraz sytuację, jaką mieli nasi rolnicy w okolicach słynnego uzdrowiska Ciechocinek. Gdy stanęły ciągniki, jeden pan po cywilnemu wyciągał buteleczki puste, tak zwane małpki, i rzucał pod... Niby rolnicy chleją. A drugi szedł za nim i to filmował. Takie prowokacje też się zdarzają. Niestety dla tego pana, a stety dla nas. Rozumiem. Rolnicy go znaleźli i zobaczyli. I pogadali z nim sobie. Nie będę tego komentował. Ja tylko wyczulam na to, bo są okrzyki Donald Tusk, premier i tak dalej do Berlina. To są zawiłości jeszcze poprzedniego rządu. Wyczulam na to. A w jakim kontekście pan wyczula? Że teraz tak nie powinniśmy mówić? Dlatego, że zboże jest importowane z Ukrainy już od dawien dawna. Czyli to nie jest robota tego rządu? Słuchajcie, mamy tutaj pogrzeb. Kto umarł, proszę pana? Rolnictwo polskie umiera. Przez Zielony Ład, który chcą nam wprowadzić. A co jest takiego złego w tym Zielonym Ładzie? Ograniczenie naszej wolności poprzez ograniczenie hodowli zwierząt. To szczególnie, ugorowanie gruntów. Jadł pan kiedyś świerszcza? Nie jadłem. Chciałby pan spróbować? Nie chcę.
Pan zobacz, jakie apetyczne. No dzięki, ale nie bardzo. Nie? Bo Unia mówi, że można świerszcze jeść. Można. Wie pan, nie możemy zabranić. Jak ktoś chce spróbować, niech to je, nie? Ale nie wolno na innym tego narzucać. Nie zabierać, tylko otwierać nowe możliwości. Czemu oni chcą ugorować? Poprzednich. A czemu oni chcą ugorować? No czemu? Bo chcą przenieść prawdopodobnie rolnictwo w inny rejon świata. Taki plan, taki światowy to jest. Możliwe, że tak, że koncerny na przykład niemieckie, amerykańskie, francuskie, holenderskie, belgijskie kupiły ogromne obszary w Ukrainie i ogromne obszary w Ameryce Południowej. I tam się odbywa cały ten przemysł. Rozumiem. O tym zajmą wymiara towarów jest, bo Niemcy, z czego słyną Niemcy? No z przemysłu samochodowego. Wiadomo. No to oni to tam wywożą, a w zamian tą żywność. Rozumiem. Tanią siłą roboczą, gorszej jakości. Wiadomo, że są uprawy, których u nas się nie da uprawiać, czy tam banany, czy coś. No to trzeba coś importować. Ale to, co możemy u siebie robić, to po co to niszczyć? A oni chcą sprawić, żebyście byli niekonkurencyjni, was wypchnąć z rynku. No bo cena poniżej kosztów, bo to nikt nie wytrzyma. Jeden rok może pan układać, dwa lata, ale ile jeszcze? No właśnie, ja też poniżej kosztów robię ten kanał. Ale ostatnio zauważyłem, że pan źle trochę rolników przedstawił w złym świetle. Proszę pana, ja przedstawiłem raczej humorystycznie, a tam nie było żadnej tezy. Trochę źle wypadli. Moim zdaniem to, że dałem się wypowiedzieć na takiej publice, która normalnie nie widzi tematu, to było bardzo dobre dla sprawy. Ale to już pana ocena może być. O, dobra, to dziękuję. Dziękuję bardzo. Próbujemy świerszczy. Tak, czy dobre, czy nie? Czy podłe? Ja wolę kiełbasy zjeść. Kiełbasę wolisz, tak? A z czego najbardziej? A z czego kiełbasę? Ze zwierzętów. Rozumiem. Ze świni. A zobacz, taki świerszczyk nie pierdzi. Teo 2 nie będzie. Nie, dzięki. A pani? Pani może oceni surowo. Proszę pana, nigdy w życiu. Nigdy w życiu. Polskie ziemniaczki. A to są polskie świerszcze. A w dupie to mam. Świerszcze mnie zabiły. Zjadłem świerszcza, mnie zabić. Naprawdę. Jednak te świerszcze nie za dobre są. No co jest? Świerszcz. No, co to jest? Suszone. Spróbuj. Suszone świerszcze. Zobacz, jakie apetyczne. Patrzcie, jakie apetyczne. No, piękne. No i co? No i dobry. Suszony chlebek trochę. A co wy uprawiacie? No pola. Pola. A co na tych polach? No, my mamy ziemniaki, kukurydzę, pszenicę. No, naprawdę mamy wszystko. Na czym najwięcej kasiory? Na ziemniakach. Dużo roboty. Ogrom roboty. A co? Przecież taki kartofel sam rośnie. Tak, sam rośnie. Jak sam wywiad się robi. Ej, to prawda, dobre porównanie. Trzeba chodzić za kartoflem. Tak jest. No dobra, no i na czym polega, żeby dobry kartofel zrobić? Powiedz mi, jaka jest recepta? No, musi być dobry sadzeniak na pewno. A dobry sadzeniak to jest w tym momencie 4000 zł za tonę. Co to jest sadzeniak? Sadzeniak się sadzi, żeby ziemniak mógł urosnąć. No i na przykład, żeby posadzić hektar ziemi, to trzeba mieć tak 3 tony. Czyli jak chcesz kupić kwalifikat, żeby były eleganckie ziemniaki, to musi wydać 12 tysięcy, żeby mieć co posadzić najpierw. Rozumiem. Gdzie te ziemniaki się sprzedaje? Na hurtownie, na jakieś bazarki, można powiedzieć, sklepy. A sami sprzedajecie? Sami sprzedajemy, ale to nie idzie tak, jak powinno być. Rozumiem. Nie mamy w ogóle przebicia do tego, żeby było dobrze. Rozumiem. A do McDonalda nie możecie sprzedać, oni dużo ziemniaków sprzedają? Do McDonalda akurat sprzedajemy, ale to jest przez pośrednika, rozumiem, który jest fabryka i to jest dużo rzeczy, których trzeba robić tak, jak oni chcą. Tak. A jakie są? Tam chyba jakieś większe ziemniaki trzeba, nie? Znaczy to są ziemniaki po prostu innej odmiany, które są podłużne. No i muszą spełniać wszystkie normy, muszą być badania i musi być wszystko. Żeby te fryty były dobre. A jest. Panowie świerszcza kiedyś jedli? Nie, ja dziękuję, wolę. Co pan woli? Mięsko. Normalne żarcie. Tak jest, normalne. A Unia mówi, że powinniśmy jeść. Nie chcę wpierdolić. Tak, przepraszam za wyrażenie. No brzydko pan powiedział, no ale z serca, no to czasami tak się jest. No jest, otwarcie. Pan jest rolnikiem, czy pan jest myśliwym? Myśliwym. Czyli pan po prostu sobie tam czasem strzeli do jakiegoś zwierzątka. Jak potrzeba. Jaka jest rola myśliwych, proszę pana, bo ludzie myślą, że wy po prostu tylko se strzelacie dla zabawy. Nie strzelamy dla zabawy. Robimy hodowlę i strzelamy w ramach selekcji, nie w ramach zabawy. I ta selekcja jest, żeby, po co jest ta selekcja? Żeby rosło normalne stado. Ale zadyma! Ale co ty sam pomyślałeś? No ale przepychanki! Ty no, jak dobra konferencja. Patrz tym gazem, jak dostał ten z lewej. Oj, boczek. Patrz jak walał. Ale pięknie. Czym oni rzucają w nich? O, jajka lecą. O, pięknie. Jaja od kury z wolnego wybiegu. A latają. Szczęśliwych kurek. A latają szybko bardzo. Białe kaski, już wiem czym. Patrz, petardę pod nogi. Wow! Dobrze, tak trzeba robić. Czemu tak? Przyszli do pracy policjanci. Żartowało. Chronią Sejmu. Ciekawe, jakby ich tam nie było, czy by wbiegli do Sejmu na przykład. Dosyć tego gazu! Jaki gaz? Ludzie
kaszlą, ból gardła i tam dzieci się czy przy tym się po prostu truły. Nie, trudno nam powiedzieć, co to jest za gaz, bo to nie jesteśmy wojskowymi, żeby mieć na ten temat. A to, gaz ktoś rozpuścił? Ludzie przy Sejmie zaczęli się dusić, kaszleć i na... A na bok? Ale kto to? Policja strzelił? Czy kto? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Policja nie chce o tym w ogóle rozmawiać. Podeszłam do policji i powiedziałam, żeby powiedzieli przełożonym, że na proteście są małe dzieci, żeby przestali strzelać gazem, że występują przeciwko narodowi, zwinęli się i już ich nie było. Rozumiem, czyli ucięli temat. Jadły pani kiedyś świerszcza? Nie, dziękuję. Dlaczego? Taki apetyczny. Schabowy jest lepszy. Ej, to by była atrakcja, że polowanie właśnie, gdzie? Podlaski, tak? Czyli gdzie? Tak. Białystok. Nie uwierzysz, skąd są te świerszcze? Zobacz, Białystok. Zobacz, one normalnie zaciągają. Ostro, dla mnie bomba. Nie chcesz próbować? Nie, dziękuję. Rozumiem, a takie polowanie to jest fajny sposób na spędzenie czasu? Wiesz co, tak, ja uważam, że ogólnie siedząc na ambonie, to człowiek się po prostu relaksuje, wszystkie problemy znikają. Pełen odpoczynek, a potem pyk, strzelamy do zwierzaka i dalej siedzimy. Czasem tak, czasem nie. I po co to strzelanie? Bo ludzie się oburzają, że myśliwi to zwierzątka zabijają i po co to strzelanie i tak dalej. To byś miała wytłumaczyć jak krowie na rowie. Wiesz co, my prowadzimy zrównoważoną gospodarkę łowiecką tak naprawdę, więc mamy plan, który jest nam wprowadzany przez Lasy Państwowe. Rozumiem. Między innymi. Dostaniemy daną ilość gatunków do odstrzału, tak? I regulujemy populację, tak? Rozumiem. I przy okazji korzystamy z tego, że możemy zjeść smaczne, naturalne i niskokaloryczne mięso. No bo tak, bo to jest w ogóle niskotłuszczowe. Na przykład jest takie rozwieszają takie plakaty Wanted i jest twarz dzika. I na przykład tylko do świni strzelamy wtedy, tak? Nie, do świni nie. Znaczy do dzików, nie? Do dzika, tak. Albo dobra, bo mnie zdenerwował jakiś jeleń na przykład, bo mi na mnie krzywo spojrzał jeleń, teraz macie do jeleni strzelać. Masz plan, który ogranicza ilość, które możesz strzelić i tyle możesz pozyskać. Dobra, wyobraźmy sobie, że nie ma myśliwych. Co się dzieje z lasem? Wiesz co, idealnym przykładem jest przykład Holandii, gdzie zakazano polowań między innymi na gęsi. Tam wprowadzono gazowanie tych zwierząt, więc zagazowaną gęś nie zjesz. Trzeba ją utylizować, tak? I to nie jest okej. A co to za... Znaczy, czemu zabronili strzelać, ale kazali gazować? Wiesz co, tam z tego, co kojarzę, mogę się mylić, bardzo duży był nacisk środowisk ekologicznych, pseudoekologicznych, tak? Na zakaz polowania na ptactwo. Wiecie, co jest śmieszne w ogóle? Nie zawsze te naciski ekologiczne są w efekcie ekologiczne. Nie, absolutnie. Czy to jest strój na polowanie? Na polowanie zbiorowe. A przecież to zwierzęta widzą, to zwierzęta nie odróżniają kolorów. Odróżniają odcienie, kolorów nie. Skąd pan? Nie gadał pan nigdy z nimi. Może taki dzik. Takie dziki się nauczył. Nie nauczył. Zobacz ten gościu wody blaskowej. Ciekawy. Rozumiem, a na kogo się najtrudniej poluje? Nie miałem okazji, ale rozmawiałem z kolegą, który ostatnio bardzo dużo poluje na bobry. I polowanie na bobra jest bardzo trudne. Bober, nie spierdaj! Mordo! Bubra to w ogóle nie widać. Przede wszystkim dlatego, że są bardzo słodkie i trochę głupio im się strzela w głowę. Polowanie na jelenie jest również bardzo ciężkie. Dlaczego? Są bardzo płochliwe i ostrożne. Okej, okay, i szybko biegają i tak dalej, i tak dalej. No, raczej tak. No ja też na sarny poluję, na sarę, na łanie, łanie. Łanie, ja wiem. No fajne, fajne. Też są płochliwe, ale tak się... Jak się napiją trochę, to zygzakiem chodzą, łatwiej je złapać. Może poszukaj takich jakichś, nie wiem, niedołężnych. To ja zawsze takie z końcówki stada, takie co się odłączyły. Czyli jak wilk. Eliminujesz najsłabsze jednostki. Oczywiście, a potem biorę co się da, nieważne, noga krótsza, dłuższa, ja kocham wszystkie. Młody zadymiarz ze mną. Siemano, siema. Co tam się działo? Jakieś były zamieszki? No, że widzisz, gazem oberwał. Powiedz nam perspektywę. Idzie strajk, widzisz policję, co robisz? Jej. Znaczy, zgadzasz się z nimi? Nie, 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 nie. I co? Co się stało? Oni w siebie gazem, ty w nich kostką? Tak. Tak, dostali, że aż im się plastikowe te ochrony połamały. Malinka, jak oceniasz? Było naprawdę fajnie, jesteśmy tutaj w dobrym celu. Niestety ludzie nie chcieli próbować świerszczy. A propos świerszczyków, sprawdźcie sobie Instagrama Maliny. Tam są świerszczyki, jak dobrze poklikacie. Tutaj bardzo dziękuję za kamizelkę. No i co? Ciekawe, czy będzie trzeci protest rolników. Dawaj tam, bo dobry content jest. Dobre chłopy. Mógłbyś nie dmuchać w rurę, kiedy kujemy?